Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Szacuje się, że blisko 3 miliony Polaków chorują na cukrzycę, z czego około milion nawet o tym nie wie. Ale oprócz tego około 5 milionów osób w Polsce cierpi na stan przedcukrzycowy. Chciałem Panią zapytać, czy zasadna jest teza, że sposób żywienia jest głównym elementem leczenia cukrzycy? No, należy podkreślić, że sposób żywienia jest nieodłącznym elementem leczenia cukrzycy. Czyli nawet jeśli pacjent jest leczony lekami, to również obowiązuje go stosowanie diety, ponieważ nie ma możliwości tylko lekami kontrolować poziomów cukru. W takim razie proszę powiedzieć, jakie są główne założenia diety przeciwcukrzycowej? Głównym założeniem diety przeciwcukrzycowej, które są podane przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w zaleceniach, jest to, że dieta powinna się opierać na zasadach żywienia zdrowych osób, czyli zgodna z piramidą zdrowego żywienia i aktywności fizycznej i 10 zasadami zdrowego żywienia przedstawionymi przez ekspertów Instytutu Żywności i Żywienia. I dodatkowo do tej diety należy wkomponować kilka elementów, czyli powinna być ustalona odpowiednia kaloryczność tej diety. To znaczy, jeżeli ktoś ma prawidłową masę ciała, powinna być kaloryczność taka, żeby nie dopuszczać do rozwoju nadwagi. Jeśli dany pacjent ma nadwagę lub otyłość, kaloryczność diety powinna być obniżona i powinna uwzględniać normy zapotrzebowania na energię podane również przez Instytut Żywności i Żywienia, czyli ta kaloryczność diety powinna być na tyle obniżona, aby umożliwiała redukcję masy ciała. I uważa się, że takie chudnięcie w tempie 2-4 kg na miesiąc jest optymalne. Poza tym w diecie należy z dietetykiem lub lekarzem ustalić zawartość węglowodanów w codziennej diecie. Należy również spożywać posiłki często, ale w małych porcjach. Ilości posiłków 4 do 5 uzależnione od sposobu leczenia. Poza tym należy jak najczęściej dodawać warzywa do posiłków. Czyli te warzywa, które mają mało cukru, są niskokaloryczne, powinno być tak jakby no prawie stałym elementem każdego posiłku. Poza tym należy pamiętać, żeby jeść regularnie, szczególnie żeby jeść śniadania. Kolejnym elementem jest wybieranie w ramach danej grupy produktów, które są przedstawione w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, produktów o następujących cechach, czyli przede wszystkim produktów o niskim indeksie glikemicznym, następnie produktów zawierających mało nasyconych kwasów tłuszczowych, mało izomerów trans, mało soli, no i aby unikać spożywania cukru, słodyczy, miodu i produktów zawierających cukier. Czy osoba chora na cukrzycę jest w stanie sama sobie taką dietę skomponować? No, mówiła Pani o różnych tam zawiłościach i niuansach. Czy jednak powinna udać się do fachowca? Raczej najlepiej jest, żeby osoba z cukrzycą została przeszkolona przez lekarza lub dietetyka. I dieta każdej osoby z cukrzycą powinna być ustalona indywidualnie. Czyli najlepiej jest skorzystać z porady dietetyka, co nie oznacza, że warto pogłębiać swoją wiedzę poprzez właśnie dokładne przejrzenie no nawet stron na przykład internetowych Instytutu Żywności i Żywienia. Tu są podane zasady żywienia osób zdrowych, ale również
Podane są w różnych zakładkach zasady żywienia osób z różnymi schorzeniami, m.in. z cukrzycą typu drugiego. Warto również czytać książki, w których są przedstawione propozycje diety w cukrzycy, przedstawione są przepisy kulinarne, ale takie rzeczywiście zdrowe, sprawdzone, które są oparte o fachową wiedzę. Pomówmy chwilę jeszcze o tych uniwersalnych zaleceniach dla osób chorych na cukrzycę. I może zacznijmy od tych złych rzeczy, niewskazanych, zakazanych. No właściwie takie może nie zakazane, przeciwwskazane, czyli najlepiej jest unikać cukru, słodyczy, słodkich napojów, produktów zawierających cukier. Poza tym należy z dietetykiem uzgodnić, jaka powinna być ilość produktów zawierających duże ilości węglowodanów. Czyli należy z dietetykiem uzgodnić, ile powinno być produktów zbożowych, ponieważ one zawierają dużo węglowodanów, ale są niezbędne w naszej diecie. Jaka powinna być ilość owoców, ponieważ owoce zawierają dużo cukru, ale też codziennie należy je jeść, tylko w jakiej ilości uzgodnić z dietetykiem. Dużo węglowodanów zawierają również warzywa strączkowe, fasola, groch, soja, soczewica, które są jak najbardziej polecane w diecie osób z cukrzycą, ponieważ zawierają dużo flawonoidów, ale też i dużo węglowodanów, więc też trzeba tę ilość uzgodnić. Sporo węglowodanów zawierają również mleko i napoje mleczne, biorąc pod uwagę, że pijemy je w dużej ilości, prawda, pół litra, 3/4 litra, więc też należy uzgodnić z dietetykiem, ile, na jakie posiłki, w jakiej ilości jednorazowo można wypić, ponieważ laktoza jest to cukier mleczny i również podwyższa stężenie cukru we krwi, ale napoje mleczne są niezbędne, ponieważ są głównym źródłem wapnia w naszej diecie, również innych witamin B2, B12. Zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy węglowodanach, bo one są kluczowe tutaj w cukrzycy. Proszę wyjaśnić, który rodzaj węglowodanów jest dobry, a który zły właśnie w tej chorobie? To znaczy, no pomijając, że to już oczywiste, że złe są cukier i słodycze, prawda? To z tych produktów, które zawierają węglowodany, które możemy wybierać, które są najkorzystniejsze? Czyli to są produkty o niskim indeksie glikemicznym. Indeks glikemiczny oznacza się tylko dla produktów, które zawierają węglowodany. Czyli zaleca się, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca wybieranie produktów węglowodanowych o indeksie glikemicznym poniżej 55. I tutaj na przykład należą z produktów zbożowych pełnoziarniste produkty, czyli te, które mają dużo błonnika i żeby one były nierozgotowane, czyli kasza gryczana, jęczmienna, ryż brązowy, makaron pełnoziarnisty, ale właśnie nierozgotowane, czyli ugotowane tak, żeby były ugotowane, ale nierozgotowane. Jeśli chodzi o płatki zbożowe, również są bardzo polecane. One zawierają tak zwany błonnik rozpuszczalny, który zmniejsza stężenie zarówno glukozy, jak i cholesterolu we krwi. I tutaj właśnie płatki owsiane, płatki jęczmienne, gryczane, ale też, żeby one nie były rozgotowane, żeby były na przykład zalane wrzącą wodą, troszeczkę odczekać, żeby napęczniały i dolać nawet niekoniecznie mleka, ale na przykład jogurt, kefir czy maślanka. Ponieważ w cukrzycy bardziej wskazane są fermentowane napoje mleczne. One w mniejszym stopniu zwiększają cukier we krwi niż mleko. Teraz jeśli chodzi o owoce i warzywa. One mają niski indeks glikemiczny, ale tak jak mówiliśmy, owoce mają dużo cukru. I tutaj chodzi o to, żeby warzywa i owoce jeść w postaci najczęściej surówek i sałatek, czyli nie gotowane, tylko na surowo. Ważne jest też, żeby te produkty, które zawierają sporo węglowodanów, jeść w produktach, w posiłkach mieszanych, czyli żeby było i białko, i tłuszcze, i węglowodany, czyli na przykład do drugiego dania, gdzie jest zupa, mięso, czy ryba, i do tego czy kasza, albo ziemniaki, żeby dodać dużą porcję surówki z olejem, który nie tylko obniża wchłanianie
glukozy we krwi, ale również dostarcza, poprawia wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszcz. Powiedziała Pani o tym, że warzywa i owoce najlepiej jeść na surowo, a w polskiej tradycji typowym daniem obiadowym są gotowane ziemniaki. Jak tutaj ziemniaki wypadają w tym indeksie glikemicznym? No właśnie, ziemniaki mają dosyć wysoki indeks glikemiczny, ale ponieważ w polskiej tradycji są ziemniaki popularne, poza tym ziemniaki są dosyć tanim źródłem węglowodanów, w związku z tym można je jeść, ale w ograniczonej ilości, czyli dla osoby, która ma nadwagę czy otyłość, która jest na diecie odchudzającej, no to taki jeden średni ziemniaczek do drugiego dania. Kolejnym takim produktem codziennego użytku jest chleb, pieczywo. Gdyby Pani jeszcze powiedziała, jaki chleb wybierać, żeby miał jak najniższy indeks glikemiczny? No właśnie, z chlebem też jest taki problem, że no w naszej tradycji my jemy kanapę, prawda? Jesteśmy przyzwyczajeni do jedzenia kanapek, ale niestety chleb ma również stosunkowo wysoki indeks glikemiczny. Natomiast takim chlebem, który ma niższy indeks glikemiczny niż inne rodzaje pieczywa, to jest chleb żytni pełnoziarnisty. Ale teraz jest często pieczony w wielu piekarniach chleb oznaczony tak zwany niski indeks glikemiczny, czyli w zasadzie najlepszy byłby ten rodzaj chleba. Co jeszcze poza cukrem i prostymi węglowodanami jest przeciwwskazane w diecie cukrzycowej? U osób, u których występuje cukrzyca typu drugiego, należy unikać produktów, które zawierają dużo nasyconych kwasów tłuszczowych i izomerów trans, ponieważ są to składniki, które w największym stopniu zwiększają stężenie cholesterolu we krwi, a wzrost cholesterolu sprzyja rozwojowi miażdżycy. A u osób z cukrzycą właśnie miażdżyca często się rozwija i osoby te często chorują na choroby sercowo-naczyniowe. Poza tym zaleca się obniżenie spożycia soli, ponieważ u osób z cukrzycą częściej niż u osób bez cukrzycy występuje nadciśnienie. A proszę jeszcze powiedzieć o, tak może przestrzegając i zachęcając też jednak ludzi do wdrażania tych zasad zdrowego żywienia przy zarówno przystanach przedcukrzycowych, jak i cukrzycy, jakie mogą być konsekwencje nieleczenia cukrzycy? No, konsekwencje nieleczenia lub nawet leczenia, ale złego leczenia, które nie prowadzi do wyrównania poziomów glukozy we krwi, mogą być choroba sercowo-naczyniowa, czyli choroba wieńcowa, nadciśnienie, problemy z oczami, problemy dermatologiczne, poza tym podwyższony stan podwyższonego stężenia glukozy we krwi powoduje choroby nerek. Także jest bardzo dużo takich niekorzystnych konsekwencji. Poza tym może powodować tak zwane chromanie przestankowe, prawda, czyli problemy z chodzeniem. No i niestety bardzo groźną chorobą jest stopa cukrzycowa, która też jest wynikiem nieuregulowanych stężeń glukozy we krwi. Natomiast możemy zakończyć optymistycznym chyba akcentem, ponieważ też dowiedziono w sposób naukowy, że zdrowy sposób żywienia, zdrowy styl życia w dużej mierze zapobiegają wystąpieniu cukrzycy typu drugiego, prawda? Tak, jak najbardziej. Czyli zdrowy styl życia i zdrowe żywienie, aktywność fizyczna, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, zapobieganie nadwadze otyłości, niepalenie papierosów ma takie korzyści. Zapobiega rozwojowi stanu przedcukrzycowego, zapobiega rozwojowi cukrzycy typu drugiego. Jeśli występuje już u kogoś stan przedcukrzycowy, zapobiega albo zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Poza tym, co jest optymistyczne, że dieta, którą zalecamy w cukrzycy, jest to właściwie bardzo zdrowa dieta. Jeżeli ludzie zdrowi byliby na tej diecie, to korzyści są nie tylko zmniejszenie ryzyka cukrzycy typu drugiego, ale w ogóle wzbogacenie naszego organizmu w różne zdrowe składniki odżywcze. I co jeszcze można dodać, że dla osoby z cukrzycą nie ma potrzeby gotowania oddzielnie posiłków. Jest to dieta, którą mogą jeść wszyscy członkowie rodziny, również dzieci, młodzież, tylko
załóżmy, w zależności od masy ciała, od zapotrzebowania na kalorie, mogą po prostu sobie pozwolić na troszkę więcej niektórych produktów. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.